Cześć, chciałem Wam przedstawić zegarek firmy Naviforce, który kupiłem na portalu AliExpress. Zegarek bardzo fajnie, jeżeli wygląda cała po prostu jego konstrukcja. Jest to zegarek też ciężki, co mi w jakiś tam sposób odpowiada. Akurat lubię czuć, że faktycznie zegarek w jakiś sposób jest. Mam go chociażby na dłoni, a ten akurat to moje oczekiwanie spełnia. Koperta wykonana jest ze stali, jest pokryta z czarną matową farbą. Dodatkowo pomarańczowe wstawki w postaci wskazówki czy wskaźnika godziny. No i sam dodatkowo pasek, który jest obszyty, no jest sznurkowy ze wstawką, powiedzmy, że to jest skóra naturalna. To, co mi się nie spodobało, to, że pasek jest pod spodu też oklejony z materiałem, z tą skórą taką naturalną, przez to ten pasek jest taki sztywny. Aczkolwiek po jakimś dłuższym noszeniu faktycznie jest tak, że ten pasek się do skóry dopasowuje, choć na początku, nie powiem, jest to troszkę uciążliwe, żeby go chociażby zapiąć czy domknąć, ale to jest kwestia czasu. Zegarek pokazuje nam zarówno godzinę, jak i datownik. Datownik wygląda w ten sposób, że mamy z nazwy angielskie dni tygodnia, jak i chińskie. Tylko że jak ustawimy sobie te nazwy angielskie, to później jak nam przeskakuje już konkretny dzień tygodnia, to przeskakują nazwy angielskie. Także nie ma możliwości, że nam się nagle pojawi chiński znak tygodnia. Kręcąc w jedną stronę ustawiamy dni tygodnia, kręcąc w drugą stronę ustawiamy, to znaczy ustawiamy tutaj dzień tygodnia konkretny, a później tutaj kalendarzowy numer dnia. Godzin ustawiamy tak samo, dociskając po prostu przycisk. Zegarek bardzo fajny, też atrakcyjny, jeżeli chodzi o cenę i no wizualnie, no trzeba przyznać, że naprawdę raz, że jest dobrze wykonany, dwa, że fajnie wygląda, także w cenie na AliExpress. Link do aukcji znajdziecie w opisie filmu. Zegarek naprawdę godny polecenia.